Już. Elo, elo! Właśnie, Jadwiga dołączyła do naszego oddziału. Jadwiga. No, Jadwiga właśnie dołączyła do naszego oddziału. Witaj, Jadwigo, w naszym oddziale. No tak, ogólnie rzecz biorąc, w ostatnim odcinku, jak pamiętacie, zajmowaliśmy się wszechpotężnym mruczkiem. I zbudowaliśmy mu sanktuarium. No, dzisiaj zbudujemy... To tak, ogólnie dzisiaj się zajmiemy, nie będziemy bezpośrednio się mruczkiem zajmować, zajmiemy się na przykład Stefanem między innymi. Kurczę, jaki ten dodos jest ciężki, niedźwiedź może przynosić dodosa, czy nie za bardzo? Tak średnio bym powiedział. Dobra. Ale można, niedźwiedź może szukać następnych dodosów, albo swajać. Nad i złapać dodosa, dobra, ogólnie mam tutaj taki... No mów. Wiesz co, mi się wydaje, że można zrobić tak, że wpuścimy ich do tego sanktuarium, zbierzemy dużo dodosów, puścimy je do sanktuarium i zrobimy, żeby sobie chodziły po tym sanktuarium. Żeby się sobie wandering miały. I one sobie będą tak chodzić i tak pa, wiesz, wiesz jak jest. Myślisz, że sanktuarium lepiej zrobić do dosy, czy bezpośrednio w domku u nas? Właśnie w tym, w sanktuarium, bo gdzie po domku będą się szwendać. A w sanktuarium będą miały, wiesz, dla mruczka, nie? Ale po to było, bo jak po domku będą się szwendały, to będzie klimatycznie przynajmniej. Będzie tak trochę jak w kurniku, bym powiedział. No. Oj tam. Myślisz, czy nie? Admiros, ty decydujesz. Domek, chyba. Dobra, ja do domku robimy, będzie klimatycznie. Kiedy idzie diabeł? A tak to będziemy musieli chodzić tam daleko i je karmić. No właśnie, nie będziemy musieli karmić, co ty gadasz? Do są bardzo wymagającymi stworzeniami. No, ale tutaj, tak to się syf zrobi w domku, zróbmy w tym sanktuarium, serio mówię. Ale to zrobimy ogrodzenie dla nich najwyżej. No dobra, jak włożyć? O Jezus, ej, one są odporne. No. O, słoma, ej, to się będzie Jadwiga, palić. Jadwiga, poznasz Stefana! Stefan, gdzie jesteś? Stefan! Gdzie jest Stefan? Tu jest Stefan. To będzie Stefan. Trzeba zagrodę zrobić. Tak, podniosę go. Ej, chodź, zaprzyjaźnimy się, oni muszą się zaprzyjaźnić. Dajmy się, potrzebujemy trochę prywatności. Zabierzemy je może... O, już ludzi zabawią. Chodź tutaj, Admiros, chodź tutaj. Do kurnika, dobra. Nie, tu mam lepszy pomysł. O, tutaj się zabawią troszeczkę. Dobra, zabawiacie sobie dodosy? Zostaw ich samych. Muszą się je poznać. Czekaj. No połóż Stefana. Nie, jak go położyć. No, lewym przyciskiem myszy. A. Co? Że mogą robić jajka, w których mogą się wykruć małe dodosy. Ale naprawdę? Mruczek się może wykruć. No naprawdę. Dobra. O, patrz, przyjaźnili się już. No, już są serduszka, to dobrze, ale dobra, super, zostawmy ich tutaj. Chodź, zostawmy ich tutaj. Oni się będą zabawiać. Zamknij te drzwi. Napraw. Ktoś popsuł mi drzwi? O, już patrz, no i, jest już ten, no i jest cała, co nie? Ej, ale poczekaj, czy oni są najedzeni na pewno? Poczekaj, tak. Prawda, bo Jadwiga jakaś taka ruchliwa jest. Zreka nieruchawa chyba, no to chyba dobrze, ty, zostaw. Ale poczekaj, bo ona chyba za nią, ten, wyłącz podążanie. Bo ona za mną podąża. Jadwiga, masz się bawić ze Stefanem, a nie podążać za mną. Po buzie. No, może ona chce się bawić z tobą. Ej, ale w ogóle ten, Stefan nie ma jedzenia przy sobie żadnego, a nie głodnieje. Bo to jest super Stefan. A jak to jest z tą dodami? One głodnieją czy nie? Właśnie nie wiem jak to jest sam. Niby mają głodnić, a nie głodnieją, wiesz? One sobie dziobią tam pewnie jakieś kamyczki. Dobra, na wszelki wypadek Stefan dostanie też porządną dawkę. To będzie dla jego dzieci jak wyrosną. Dobra. Ej, no ludzie, Jadwiga, co ty robisz? Idź się zaprzyjaźnić z Stefanem. No, co ja z miłości mam was zmuszać? No, się zaprzyjaźnili. Czekam jak zrobią dzieci. Doskonale. O, może być średnio. Dobra, plan jest taki, Admiros, musimy znaleźć więcej dodosów. Jeszcze więcej? Tak, musimy za rodzinę założyć całą dodosów. Dodosy to najbardziej podstawowe stworzenia ze wszystkich stworzeń. Najbardziej podstawowe to bardzo dobre słowo. Bez dodosów żadna cywilizacja nie istnieje. No, bo jak myślisz, dlaczego ten? Dodosy wyginęły i od razu wszystkie dinozaury również. No? To totalnie tak było. No. Nie inaczej. To tak, sprawa jest następująca. Mamy tu, potrzebujemy, gdzie jest twój wiesiek? Czesiek. A jest przed bramą. Tam dobra. Ma wszystkie rzeczy. Właśnie to ma, czy on ma jakieś jagody? Będzie miał. Bo musimy przejąć, czy mi jest zimno? Nie wiem. A tak, zimno mi jest. I z jakiegoś powodu znowu jestem głodny? Jak ja szybko zgłodniałem. No. Łapanie dodosów to nie jest lekka praca. No, nie no, dziwne, no, że zgłodniałeś. Znam łatwiejsze.
Dobra, miałem coś zrobić. Aha, już bym. Zjem sobie surowe mięso. Ja idę pozbierać. Właśnie, a w sumie to ty pozbierasz cześćkiem. W sumie to nie ma sensu, żebym zbierał ręcznie. Nie to. To jest tak, otwórz ekwipunek. Dobra. Ej, no nie wierzę, że żadnego mięsa. Macie jakieś mięso chyba tu w domu, co nie? W domu będzie ciężko. Może we Francji. Ja mam, ej, w no ognisku właśnie... jest tutaj. Piecze a, się. W ognisku jest. Dobrze, musisz poczekać się... trochę. Otwórz ekwipunek. Się piecze. Dużo pieczesz tego mięsa? Kilka. O, trochę pieczesz, to dobrze. No, akurat to dobrze. To piecz, tylko zaraz ci się drewno skończy, ej. Wiesz? Drewna powinieneś tu włożyć więcej. Wiem, no, wiem. Ty palisz. To robię. Ja włożę drewno. A, dobra. Nie wiem, ej, nie, a sztabkę metalu też trzeba się nauczyć, żeby robić, prawda? Nie. Znaczy nie? Czy tak? Nie wiem, nie pamiętam. Chyba tak. Ej, w ogóle jakoś dziwnie, bo mnie... Teraz muszę to zobaczyć. Nie, nie musisz. Bierzesz tylko ten drewno. I tą metalową orę i dobra. Ten. I dobra. Dobra, chodź do Cześka pójdziemy. Admiros, weźmiemy od niego jagody i potem zapalujemy na groźne dodosy. Czesiek, tak? Jest sprawa. Potrzebuję pysznych jagód. No, tak się składa, że trochę masz, widzę. Gdzie ty jesteś? A czym się usypia? Narkoberami się usypia? Czy dodosy? Trzeba narkotyki zrobić? Można narkoberi, na nie starczy narkoberi. Możesz wziąć ze setkę i ci starczy na jakieś parę dodosów. Poczekajcie, to będziemy robić tak. Wy będziecie usypiać dodosy i będziecie sobie przyjmować, a ja będę wam jeptarki przywoził. Co wy na to? I będę wrzucał wam to do zagrody. Dobra, świetny pomysł. Będę dobra. Łapał dzikie, a wy będziecie je oswajać. No, dobrze, dobrze. Będziesz łapać dzikie? Ale gdzie one są? Gdzie, jak je złapać? Pterodaktylem, na prawym przycisku myszy możesz podnosić słabe dinozaury, tak jak Dodo właśnie. A, ty będziesz nam przynosił je? Tak. A może Admiros po prostu zapolujemy na dodosy? No to, no pewnie. Tak jak za dawnych dobrych lat się robiło, czyli po prostu wzorowało się na instynkt. Trzeba było wyjść w teren, powąchać ziemię, poczekaj, powąchać ziemię. Powąchaj. Dobra, czuję. Jak? Czuję dodosa, za mną. I po prostu, pierwsza chyba jajko. Myślaka. Zobacz. Kupę. Widzisz? Ale to nie jest jajko Dodosa. Ale to znaczy, że Dodos był w pobliżu. Może to jest jakiś Dodos morderca. Może tak być. I może tak jest. Ej, a może diabeł... Jest! Udało się! Co Boże, jaki fart. Ej, diabeł, możesz na przykład wprowadzić wielkie Dodosy? Takie mutanty? I wiesz co, jest taki dinozaur troszeczkę? Zmutowany trochę jak Dodos. Dawaj, łączenie Dodosa z tego. Buntuje jest mod, który wprowadził ogromne Dodosy, ale nie ma sensu go wie. Ej, szybko, musimy mu przyłożyć, bo się buntuje ten Dodos. Dodos, nie buntuj się przed przeznaczeniem! Gin! A właściwie śpi! No, dobra. Dobra, poczekaj, niech trochę zgłodnieje może. W którą stronę wypuszczyliście? A, dobra. Nie, ej, dobrze zrobić, żeby ten zgłodniał troszeczkę? Nie, tutaj nie ma sensu, przy nich akurat nie ma sensu. Nie, naprawdę? Myślałem, że ma sens, dobra. Jedz to! O, ty mu dałeś, to dobrze. No. Właśnie one najlepiej jedzą żółte te berisy. A po narkoberach... Żółte? One dobra, fioletowe też zje. Tak. Też są nie, dobre. Nie, spoko, dobra, może być, obojętnie. Daj, ja mu dam żółte, bo ja mam trochę żółtych. A żółtych? No ja nie mam. To zabiorę te. A on jak to? On to jest jakaś kolejność? Poczekaj, muszę mu jakoś wmówić to, żeby zjadł te narkobery? Mhm, tam masz remote use, coś takiego item. Tam automatyczne użycie, pewnie będziesz miał coś takiego. Prawy dolny róg tych opcji, co masz tam u niego. Tak, ale nie mam przy narkoberach samych. Chyba, że naciskasz na nie i a, dopiero. Jest faktycznie, zdalne użycie. Faktycznie no. To trochę powiększa. Dobra, doskonale. Dobra, Admiros, zajmij się nim. Dlaczego mam się masz nim zająć? Masz narkobery, jakby co? Mam wszystko. Dobra, zajmij się nim, a ja tymczasem... I zanieś go do sanktuarium, rozumiem? Tak, i zanieś do sanktuarium. A dobra. Ja po prostu... Będziemy musieli zrobić zagrodkę Dodosów. Chyba, że chcemy żyć ja w kurniku. Mam na zagrodę rzeczy, także wystarczy, że ją postawię. Dobra, czyli mówisz, że na Pterodaktyl powoduje, że można. Jak? Mm. Że ten, można latać i zbierać dodosy. No. Nie a Frankiem możesz nawet trajki. O!
Trajki? Czyli które to są trajki? Triceratopsy, te takie duże, co te się takie jakby... z wielką głową, co tutaj Tak, stoi? tak, co pieseczek był. Nie, no nie te co stoi. Kurwa, on się zespawnił w zagrodzie u tego, u plagi. A może po prostu sobie tam wszedł, bo pomyślałem, że taka wielka kuweta jest. No, ty jak wygląda. Zobacz, to jest po prostu, on stwierdzi, że ale bym się wysrał, co nie? O, kuweta! Podszedł co Nisa, zobacz, wystrał się, ale będzie miał ten plagus wielki gówno. Ale się plagus zdziwi, jak wejdzie do tego domu, a to wielki brontozaur na środku jego bazy. Wielkie gówno na środku jego bazy. Patrzcie, to jest jego jajko totalnie. Kradniemy mu jajko? Bieraj. A co, on się ale się wkurzy. No. Tam jest jeszcze jedno. O, wkurzył się. Ale bo tam jeszcze jedno jajko. On niszczy tę bazę plageusza, no to tam to nie szkodzi w sumie. O fuck! Rzeczywiście mnie niszczył. Ole mnie piznął! Widziałeś? Nie wiem gdzie zniknąłeś. Przez kurwę mapy poleciałem, do wody mnie wrzucił. O kurde, nie zauważyłem. Chyba się obróciłem. Ej, dobra, trzeba go pokonać chyba, wiecie? O nie! Chyba tak. Silny chyba. Ale Frankiem damy radę. Po co Frankiem? Nie wolno używać Franka. Już można, bo już mam 70 level, już jest wystarczająco, już jest nie jeden smok na tym. No, dobra, zresztą nie używaj Franka, bo po co masz używać Franka, skoro on jest niegroźny. Zostaw go w bazie Plagueusa. Ale on zniszczy plagier, bazę. Zniszczy plagier. No to powiemy Plagueuszowi, że ten, że nasarł u niego ten wielki dinozaur. No i tak wyszło. No. Plagueusz zrozumie, co nie? No skoro tego... A nie, właśnie nie wiem, czy on dinozaury mogą niszczyć w końcu te budowle, czy nie? No, nie zabezpieczył się Plagueusz, no to teraz będzie cierpiał, jak to się mówi. Przed sekundą widziałem latającego tego łososia, także... Latającego dodosa? Łososia! Aha. Jednak umieją latać. Jednak dodosy potrafią latać. Łososie. Takie ryby. No, teraz sobie tłumacz. Łososie nie latają. Tulweczkę na bębnach. Dobra. To dobra, to poczekaj, to trzeba zapolować na dodosy. Admiros, przyniosłeś już ten? No jeszcze nie, bo on się jeszcze się oswaja. A to ten łobuz. No, kurde, niedobry jest. Hehe. Ale to jest zajebiste. Bani! Tak? Robimy koncert? Trzeba zrobić koncert. Koncert? Na scenie będzie trzeba położyć. No, na scenie, ale to dobra, to za chwilę później zrobimy koncert. Ale to gdzie robimy tą zagrodę? Tutaj, nie? Nie, poczekaj, jesteś... tak, gdzieś tu z tyłu, tak, tutaj gdzieś patrz, z tyłu tu robimy. Patrz, tu jest przy skałach można zrobić tak. No, zrób taką, tutaj taką sporą bym tu zrobił, co nie? Taką, o tutaj, o tak, jakoś tak, gdzie jak chodzę, co nie? Taką zagrodę, taką sporą, żeby dodosy też miały... Ale to bez przesady, bo jak zrobimy sporą zagrodę, to później nie będzie miejsca, zróbmy im taką malusią. Jaką nie pokażę. Będzie miejsca? Co ty gadasz, to głupoty? Poczekaj. Trochę tak, no, trochę tak krzywo mi się wydaje. No, nie, no trochę za małą chcesz, a tu wszystko, nie, no to trochę większą niż zrób. Daj mi trochę swobody. No stary, przecież to jest wystarczające dla takiej dodosy. No dobra, prawie się przejął, jak ją nazywamy? A to jest ona? To jest ona. Nazwij ją... Plagueusz. Co do czego? Sam wymyśliłeś tą nazwę? Okej. Patrz, to jest życzenia. Ogroda, jest piękna. Ja wiem, mi się wydaje, że dodosy będą za małe, a jakieś takie... Bo to będziemy musieli trochę urozmaicić im, żeby się nie nudziły. Dodać im jakieś łóżka, co nie... i takie różne rzeczy. Ja wiem, w sumie zrobimy całą armię taką dodosów, co nie? Możemy też zrobić w pokoju Admirosa, kurnik. No na pewno. Chciałbyś... Admiros lubi spać tam. No, tak mi się wydaje. Zrób takie niziutkie te obramowanka. Wiem, skrzoniłem, nie to zrozumiałem. Bo na przykład zobacz na Jadwigę i Stefana, oni się zabawiają w łóżku Admirosa. No! No, dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co ma Plagusz. To było tu. O, jakiś karabin ma! Nie został mu ten karabin. Dobra, zaniosłem go. Ją, właściwie. A potrzebuje drewna. Ej, co się stanie, jak ludzkie obchody się zepsują? Znikną. No. Ale smutek. Szkoda, że znikają takie rzeczy jak ludzkie odchody, co nie? Szkoda, rzeczywiście, bo to są bardzo, bardzo przydatne rzeczy. No, a jak się w lodówce bym włożył, to by przetrwały? Właśnie chyba tak, trochę dłużej. Tylko, że nie będziemy... Naprawdę obok szynki chcesz trzymać gówno, Bladii? No, wiesz jak to jest, to rzeczy są ważne i ważniejsze. Tu wiwal, nie? Ja rozumiem, rzeczywiście. Chciałem dać Plagueuszowi, ale jak się roztegować, to nie wiem, czy jest sens, co nie? Rozgównić gówno, ma się.
Dobra, przyjmujemy kolejnych dodosów. No, w lecie ja robię farmę. Gdzie ty jesteś, Bloody? Jestem ten. Jestem w domku, a co? A ty gdzie jesteś? No i idę do ciebie, idę. Masz dodoska? Nie mam, tamtego odniosłem. Jak odniosłeś? Do sanktuarium. Nie, przecież jakie sanktuarium? Co ty gadasz? Przecież mówiłeś, że do sanktuarium wszystkie zbieramy. Naprawdę? No. Naprawdę, ty powiedziałeś tak chyba ze 3 razy. Jak się Admir spytał ten, czy do sanktuarium wnosimy? Tak, tak, do sanktuarium zadusz. Nie, no, ale to po co robić zagrodę? Przecież Admir ten diabeł zagrodę robił. No tak, w sumie bez sensu, rzeczywiście. No dobra, nie, nie, no to mówisz, że w sanktuarium wszystkie dodosy? A, żartowałeś, no to nie żartuj tak. A to wszystko wyjaśnia teraz. Dobra, już wezmę go, bo jestem blisko. Dobra, to weź go, ja się już wycofuję. Dobra, to ja się przelecę na pterodaktyle poszukać dodosów. Chodź, Admiro, za mną. Na pterodaktyle? No to chodź, tu mnie podniesiesz. A, dobry pomysł. Gdzie jesteś, Admiro? No, tutaj. A na co górze. Tutaj? No tutaj, o. Ale śmiesznie trzyma tego dodosa, Boże. No łap mnie! Muszę cię złapać. Może... O, cię? Dobrze, masz mnie. Nie, nie mam. Już nie, już nie. Mam cię? No teraz masz. Ło, lecę! Uuu, ale fajnie! Szukaj, obserwuj dodosy, widzisz coś? No nie. Wypatruj dodosy. Jak jakiegoś znajdziesz, to bierz go. Dobra. Idę z Plagiuszem już. Bardzo dobrze. Poczekaj, muszę poszukać dodosy. Widzisz tutaj coś? Jakieś dodoski? Nic tutaj nie ma. Ale leć. One tu gdzieś będą. O! Masz? Jest i dodos. Tutaj. Pięknie. Ej, tam coś przypadkiem, coś groźnego nie lata? Na przykład morderczy smok? Może tak być. Poczekaj. Ja tu przejdę się kawałek dalej, bo wydaje mi się, że tutaj... Nie, to chyba nie są niebezpieczne smoki. Ten pterodaktyl jeszcze silny jakby, co? Czy nie jest silny? Pterodaktyl? Nie. Nie jest silny. Nie, spoko. Nie, w pobliżu nie ma innych dodosów, to tam jest tylko jeden. Jeden. Tam nie, dwa był, widziałem drugiego, weź tam zobacz. Był jeszcze drugi dodos jak nic, to nie? A wiadomo, że dodosy to bardzo ważne i bardzo ten, jak to się nazywa, zamożne stworzenia. Zamożne? No. Dodosy istniały od wielu tysięcy lat, jeszcze zanim powstały dinozaury. Pierwszy był dodos. O kurde, za jasno. Tak. O, dodos to po naszej bazie chodzi. No wiem, bo go przyniosłem. Aha, dobra, to ja go usypiam. Dobra. Na jakiej gamie gracie? 2.7. Albo 6, nie jestem pewien. Ja gram 2.5. Ten prerodaktyl jest odrobinkę głodny. Tak zauważyłem, wiecie? Prerodaktyl? No, Google go nie karmi widocznie. No to musimy mu dać mięso. Chodź tu. To mu dam. Nie ruszę się. No dobra, daj mu. Nie mogę wyhamować. Się... Spacja. Ej, tak się gości, w kim się zakochał Plagiusz? No zabuję się. Tutaj, w tym. W Jadwidze. Oni się to przez ścianę... A on wiesz. Jadwidze przez ścianę. Boże, Plagiusz jest zazdrosny o Jadwigę. Bo Stefan się zabawia z Jadwigą. A Plagiusz, patrz co zrobił. W ogóle Plagiusz obraził się i poszedł do kąta. Plagiuszu, nie bój się. Też kiedyś będziesz miał swoją miłość prawdziwą. A zobaczmy, ej, a naprawdę dodosy robią ten, dzieci? Tak. Tylko zaraz ci pokażę, jak to się robi. Weź posłuchaj. Ale to trzeba dbać długo, czy nie trzeba dbać? Nie. Znaczy długo to trzeba dbać o jajko. Więc nie opłaca się troszeczkę. One nie dbają o jajko. A dlaczego one nie dbają o jajko? Co one są takie mało odpowiedzialne? No widzisz? Czemu diabeł wyciągnął biednego Stefana i Jadwigę z łóżka? Ja to jestem, wiesz... Właściwie to Stefana wyciągnął z łóżka i Jadwigę zostawił. Bo ja poszedł, Stefan poszedł do tego. Biedni, co nie? I teraz trójkącik mają. Ten Plagiusz się chyba nadal obraził, nie? Nadal obrażany chodzi. Patrz, teraz robisz taki myk. A jak zrobić, żeby one sobie chodziły? Ten już sobie chodzi, ten już sobie chodzi i ten już sobie chodzi. No dobra. Enable water. Ej, patrz, patrz, jaka miłość! Stefan! Oj, wszyscy się czekają. Ty, serio, trójki, patrz jak spierdalają. Nie, Plagiusz został odtrącony. Ty, uciekły!
Co wy tam robicie? Ej, Blad, czemu mnie zostawiłeś? Co to za escape jest? Ej, w ogóle Plageusz ze Stefanem się kochają. Pedały. A Jadwiga została ten odrzucona. A no. Nie, jednak Stefan zdradził Plageusza i teraz z Jadwigą się... Zrobimy coś takiego. No, a powiedz mi, bo oni muszą mieć swobodne chodzenie, żeby zapładniać się, tak? Tak. Okej, okay, zaraz coś wymyślimy, żeby to zbudować im jakąś ale zagrodę. Kurczę, ale Stefan, ale są gody teraz zrobione, ale Milos... Ej, a w ogóle karmisz tutaj tego, jak to się nazywa? Kogo? Tego przejmujesz go? Nie. O, tego w ogóle nie przejmujesz. O kurwa, zapomniałem. Dobra, to ja nic nie przejmuję. Nie obudził się? Nie wiem, o co chodzi. Uf. Nie, nie obudził się. Musimy zrobić tak, żeby te nasze gnoje nie wychodziły stąd. Jak tam ten admiro szukanie? Masz do dosa? Tam jeden był chyba. Nic nie? Nie mogę znaleźć, nie ma. Jak to nie ma? No zjadł go, zjadło coś go pewnie. Biedny ten. Ale ja cię kręcę, jakie te gody, dogody są zrobione, naprawdę. Ja po prostu Plageusz i Stefan kochają się, a Jadwiga uciekła. No stary. A Jadwiga? To jest wiązki homododowalne. Ej, ale gdzie jest Jadwiga? Homododowalne. Kurde, Jadwiga się tak obraziła, że naprawdę że uciekła. Przestraszyła się, bo zobaczyła coś Jadwiga takiego. Jest Stefan i Plageusz, to nie? Dobra, Plageusz, zobaczcie co Plageusz robi. Plageusz poszedł gotować zupę, natomiast Stefan jakby nigdy nic chodzi po bacie. Może zróbmy jakiś, powinien być jakiś odcinek typu Kroniki Dodosów. Zróbmy drzewo genealogiczne. No. Mi się wydaje, że to byłby dobry pomysł. Kroniki Dodosów na przykład. To byłby dobry pomysł. To jest ten... Nagie Dodo w Wielkim Mieście. No. Kroniki Dodosów to byłoby największa przygoda w świecie. Ludzie by to oglądali z niecierpliwieniem. Ja bym opowiadał na przykład... Teraz na przykład Jadwiga robi zupę. Super. No, tak by było. Okej. Ej, martwy, kurde, no nie wierzę, że ją zabiłem niby. Na czym? Co? Tak, tak. Dłońmi. Jadwigę pobiłeś? Nie, nie Jadwigę, nowego przybysza. A, umarł. Nowego. Kurde, się smutno robi. Takie życie. Jesteś mordercą. Biedny, no trochę mi smutno. Dobra, zobaczmy jak tam nasz nowy zdobyć. O, idę zobaczyć co tam, się. Ten... co tam kombinujecie. O, się nie, 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 nie to chodziło mi, głupek. Kot zrobił kupę, ale deka. Dobra, co wy tutaj zrobiliście? Kilka narkoberów, to zadziała jako wszystko użyte. Tak, tak. A, czyli nie ma problemu, no dobra. No dobra, czyli zaraz będzie nowy dodosik, elegancko. Dobra, Admiros, musimy pójść po jeszcze więcej. Jeszcze więcej? No dobra. Weź mnie zła. Biorę. Chodź, Admiros. Ja dopiero przybyłem stamtąd, skąd mnie zaniosłeś, wiesz? Dobra, nie szkodzi. No. Idziemy po więcej dodosów, bo jak to się mówi, co za mało dodosów, to niezdrowo. To niezdrowo, dokładnie tak mówią. Tu lecimy sobie. Ej, Admiro, zobacz, czy piranie są głodne. No na pewno są. Nawet nie muszę sprawdzać, ja to wiem. Ej, a zrobiłeś kiedyś diabeł pod takie podniemne wyścigi tych? Jak dodosów. Się nazywa? Nie, dodosów. Prerodaktyrów? Nie, stary, jeszcze nie. I na przykład byłaby walka powietrzna. I na przykład taka Admiros, ja bym miał cię Admiros i byś strzelał, a ja bym gonił na przykład diabeła, co nie? No, to by było coś. O, ej, pan, tutaj ktoś budował tamę. No tu byłem, wiesz co, tu nic nie ma, musisz jeszcze dalej lecieć. O, tam widzę Dodosa chyba. To nie Dodos. Aha, jest i Dodos. O kurde, ja tu nie byłem w środku. O kurde, wypadłem poza bazę, niedobrze. To jest to niczyj Dodos jest to, nie? No chyba niczyj, dobra, jest nieprzytomny. Dobra, to weź go załatw. Kurde, kto tu się tak zbudował? Zamknięte, wartość maniacy. Maniacy to ktoś popularny? No, to są ci, co dostali tego. Ale to jakaś mikrobazę mają taką. No to może, jakąś wypadową. No nic, trudno, w Dodos mieli w środku Dodosa. Admiral zszedł i zrobił swoje. A, no dobra, myślę, że się nie obraził. A to nie był ich Dodos. No nie był ich w sumie. Jakiś randomowy. No. Dobra, mamy farmę dla Dodosów. To w naturalnie nawet mają kamienie takie, żeby sobie chodzić. Ja pierdykam, ale im zrobiłem.
Tak? To super. To będą mieli, ale super, to będą mieli naprawdę... O nie, wypadłem poza bazę! Wyskoczyłem tam z niej. Skoczy, tam się da wskoczyć. O, to już się wystraszyłem. Wy mój rzucam dodos. Rzucam dodosami. Rzucaj, rzucaj. No. Lecę sobie... Ej, a można też dzikie stwory podnosić? Ten? Mhm. I rzucać? I co się wtedy dzieje? Znaczy... Dzikie można stwory na... się nie da. O, Plageusz i Stefan to pedały! Fuj! Patrz! Widzisz to, Bloody? To się widzę. Co oni tam robią? Ej, no co ty? Ale rozdzielcie ich, nie pozwólcie im tego robić. To jest dziki, albo to jest ten, co tego przywiozłeś tu. Czemu on jeden nazwy nie ma? Tak, ten dziki, który przywiozłem. To nazwij go, to jest ten, co go przyjąłem. Poczekaj, muszę nazwać tego, tu jest jeden, ukrył się w kącie, jakiś nieśmiały to będzie chyba. Chodź tu, nieśmiały. Zrobiłem im kupę w bazie wypadowej. Kurde, co za... Ham. Ej, sorry, uderzyłem przez szperek ciebie. Jadwiga! Kto ci pozwoli wychodzić? Naprawdę? Przecież to jest po prostu chamstwo. Ej, pomocy diabeł, utknąłem w skalę. Okay. A wtedy... Ej, Dodo, ten nieśmiałek i tak uciekł. Czekaj. Dzięki, że mu uwolniłeś. Dobra, puść mnie. Dobra, sprawa jest taka. Ej, no patrz go, kurde, Jadwiga i ten, Dodo, nieśmiałek. Dobra, poczekaj, muszę zmienić imię. Ty będziesz tak. Dobra, to trzeba zrobić w ten sposób. Tak. Dobra, a możesz mnie podnieść, Bloody, jak będę trzymał Dodosa? Może to tak, mogę tak zrobić? Patrz, ej, wyzywają nas na czacie. Obrażają nas w bardzo dziwny sposób. Kiedy ogarnisz, o co chodzi? Nie wiem. Nieśmiałek. Ej, on za tobą podąża, diabełu. Nieśmiałek za mną podąża? To tak. Weź mu kliknij, żeby za tobą podążał. Albo ukliknij. Dałem wyłącz podążanie. Dobra. Oni za kimś podążają? Nie, Tylko Jadwiga za nikim nie podąża i ten też za nikim nie podąża. Ale nieśmiałek jakby zgłupiał. Ma jakiś taki agresywny się zrobił. Nieśmiałku, co się stało? Jesteś głodny? Nie, no masz jedzenie jakby co. O kurde, zjadł wszystko. A ja tutaj czekam na niego. No nie wiem. Tak, a przyjąłeś go? No już prawie. Teraz nie powinien wychodzić. Jak go nazwać? A to jest on czy ona? To jest ona. Ona? To nazwij ją... poczekaj, jak można je nazwać? Jakieś imienia są jeszcze żeńskie, czy wszystkie wymieniliśmy? No wszystkie. Nie ma już imion. Chyba już nie ma żadnych. Totalnie te imiona nie istnieją. To niech będzie... siostra Plageusza. Gorzej jak będą, wiesz, coś tam tiruriru, bo to będzie przypomnieć. Jak będzie? Jak będzie jakiś tiruriru między nimi, wiesz, o co chodzi. Spróbuj mnie podnieść. Dobra, spróbuję. Co mówisz? Narkoberry masz? Udało się. O, działa! Dobra, działa. A nie, nie działa. Nie działa. Jesteś za ciężki może, czy o co chodzi? Może faktycznie. Nie, działa, lecę. Tadeusz, szybko, narkoberry tak? Masz? Coś tam mam. To wsadź w tego śpiącego. Dobra, już pędzę. Długo wytrzyma jeszcze? No, tak średnio bym powiedział. Proszę się śpieszyć. Już nadchodzę! Tu nadchodzę, nadlatuję! Z drogi! Fiu, nurkowia! Nurkowia! Dobra, gdzie on jest? Szybko! Gdzie jest ten? Tam leży, na podłodze, bo w Plageusza siedzi. Już do ciebie biegnę, stary! Proszę, nic nie rób, nie umieraj! Dobra, puszczam go, puszczam siostrę Plageusza! Pciu. O kurde, trzeba jej włączyć to! Wędrowanie, dobrze mówię? Mhm. Włącz wędrowanie tak, i teraz... wędrowanie. O! I zobaczymy, co zrobi. Czekaj, idzie. Ona idzie na scenę! Bo ona jest gwiazdą. Nie, zawróciła, nie. Poczekajcie, i tak, mamy Jadwigę, Plageusza i siostrę Plageusza. Trochę telenowela tu robi, ty. No nieźle, co nie? Kurczę, ale się wszyscy rozwinęli, co nie? I wyobraźcie sobie, że wszyscy są potomkami Mruczka prawdziwego. Może w którymś pokoleniu się odrodzi Mruczek. Może tak być, ale to potrzebuje zakręcia wskrzenia. Tylko Stefan jest w zagrodzie. Dobra, zagroda jest skończona. Nieśmiałe. Teraz już nie wyjdą. Nie wiem, jak dla mnie są to... Może mi się wydaje, że to dostęp bo są zbyt inteligentne, wiesz? Nie wyjdą już, zobacz. A tu leży coś. Co to jest? A.
Nie wiem, wydaje mi się, że Dodosy są zbyt inteligentne i w każdej chwili mogą się wymknąć. O! Stefan z siostrą Plageusza nie próżnują. Iruriru. No, a jak długo najpierw muszą Plageusze, tak... później jego siostrą Stefan. A jak muszą oni tak długo muszą się mucić, żeby coś wyszło z tego? A no nie wiem, to zależy. Niektórzy się paroma lat starają. No. Nic nie wychodzi. A wiesz jak to wiesz? Natury nie można pośpieszać, Gali. No wiem, wiem, ale pięknie to się zrobiło. No dobra, tak wygląda wstępnie nasza zagroda do dosków. Niedługo. Tak jest. Będą tutaj wszystkie dodosy z całego świata, ponieważ właśnie w tej chwili ogłaszam, że to będzie największa dodosowa armia na świecie. I zbudujemy Admirasem z Admirosem i z Diabełem, zbudujemy największą dodosową armię, z którą opanujemy smak. Świat. Smak kuchni tajskiej. No. Głoszą, że na przykład smoki, że na tą planetę przybyły smoki. I tylko armia dodosów może powstrzymać groźne smoki. Ponieważ słyszałem, że jak kilka dodosów rzuci się na smoka, to smok wymienia. Umiera. No. Patrz, trójkącik tam jest. Jak się... dołączył do siostry swojej. Jakie to jest? To jest złe. On bardziej do Stefana tam, wiesz. To nie i tam ze Stefanem. Ej, Stefan to jest Alvaro tutaj. No, Stefan to tu nie Stefan jest. To muci każdego tutaj. No, Stefan tutaj leci jak le, jak ten. Dlatego zmieliśmy nieśmiałkiem, coś poszła tego. Ej, ale problem jest, poszła jak kupa. Na skalę, poszła kupa. Jak, ej, ale będzie problem, bo jak one będą na skalę i się zestrają, to kto w skalę to leci. No, to źle? No nie, a jak wydobędziesz jajko? A no nie wiem, to coś się wymyśli. Może jeszcze nie będzie. Ale się skały wyburzyć, czy nie za bardzo? No nie, właśnie tak się nie da. Dobra, to chyba było by na tyle w tym odcinku. Poczekaj, zobaczę, a te skały to są normalne skały, czy nie? Nie, no właśnie to są te właśnie takie z środowiska. Bo one jak srają, bo jak musimy, żeby wyhodować jajko, to musimy mieć ten. No to jest jaka tam wielka miłość się stworzyła. No, ja wiem, oni się tam cały czas mucą. To jest cały Jadwiga wiesz. Do nich jak dołączyła. I Plagę już wraca, bo się chyba obserwuje, smutno mu. Ale... Ej, ale jest problem, bo ja właśnie nie rozumiem, jak to w końcu jest z tym. Z... Z tym, jak to się nazywa? Z jajkiem. Z jajkiem, diabełu. Ja chcę wyhodować jajko tego. To mniej więcej wygląda w ten sposób, że oni się mucą, później wypada jajko i to jajko trzeba pilnować przez tam czas jakiś taki. A nie można mu go nakarmić? Ej, kurwa, Stefana! Ja nie wierzę, Stefan! Stefan już w... Plagę już leci zaraz za nim! Bo jak Stefan... No co za dziot! Jak Stefan ten... Patrzcie go! Patrz, oni mają tutaj zrobili podkop! To jest król of, to jest król of story, nie? Bladi, potrzeba nam imię! Imię? To tak. Jest on czy ona? To jest... On. Andrzej. On? No, dawaj Andrzeja. Dobra. Cześć, już go zabrałeś, okej. Okay. Nie, to diabeł go zabrał, ale nie nazwałem go! Ale nie musisz Andrzej nazywać. Daj mi go nazwać. Stefan uciekł, bo Stefan to jest najstrudniejszy z najstrudniejszych. Ale jaki śmierdzi dupiec, no. Mówisz? Mówiłem, że uciekną. Ja go zaraz tu. Ej, ale wędrowanie. Ale uciekł, ale czyli... Ale dobra, to ale długo trzeba to jajko pilnować? No, sporawo. Znaczy nie wiem właśnie jak to jest teraz, bo nigdy w sumie nie zrobiłem do końca jajka, ale moglibyśmy się o tym zająć. A jak zrobić jajka? To zróbmy jajko w naszym odcinku no, i zróbmy się podobać do dosa. Dobra, to tym akcentem kończymy. Elo, elo! No, elo, elo! Cześć.